Ja już co prawda to mówiłem, ale chcę tak zacząć bardzo osobiście, że ten święty ojciec Pio jest mi bardzo bliski od takich lat, nie tyle młodzieńczych, co nawet dziecięcych. Pamiętam, mam taki obraz siebie, jak jeszcze takie małe dziecko, ledwo co się nauczyłem czytać, to była taka malutka książeczka właśnie ojca Pio. Historia różnego rodzaju, tam opowieści o jego cudach, stygmatach, jakieś ciekawostki z życia, a także różnego rodzaju modlitwy. I tak patrząc z perspektywy czasu, to mnie to jako dziecko to bardzo poruszało, mnie to tak zachwycało. Być może te opowieści, te, które przeczytałem, też miały wpływ na mój rozwój wiary. I to też niech będzie dla nas taka wskazówka, że jak tam no, macie te dzieci, wnuków, czy mamy jakieś tam najbliższe otoczenie, nawet czy jak jakieś młode osoby, po prostu żeby opowiadać też o świętych, ale nie bać się opowiadać też o świętych, właśnie o takich cudownościach, bo to jest coś, co może gdzieś pociągnąć, zaciekawić, a potem odkryją te głębie wiary. No, druga myśl to bardziej związana z życiem, teraz ja jak jestem księdzem, to też tak w jakiś sposób się cały czas się też modlę o taką, o takie światło, żeby z jednej strony umieć swoim życiem i przyjąć to cierpienie i jakoś umiłować Eucharystię, ale żeby być tym takim pokornym sługą w konfesjonale, żeby mieć też taką mądrość, taką przenikliwość serca, żeby może nie chcę powiedzieć, że takie dary jak miał ojciec Pio, że potrafił czytać w duszach, ale chodzi o to, żeby być tak otwartym na Ducha Świętego, żeby to słowo jakoś tam dotykało, poryszało, żebym też miał taką odwagę jak ojciec Pio, tam gdzie trzeba to po prostu w jakiś tam sposób mocniej zareagować. I coś, co mnie jeszcze tak osobiście w tej postawie ojca Pio bardzo tak jakoś pociąga, to jest, jak on miał wielkie poczucie humoru też w stosunku do siebie i do innych braci, że to poczucie humoru jakoś bardzo mu towarzyszyło, potrafił się śmiać też siebie. I to jest chyba cecha też osób świętych, że poprzez to, że akceptują też swoje wady, swoją grzeszność, potrafią śmiać się z siebie, a w tym nie dotykają drugiego człowieka. Dzisiaj no to ojcu Pio można by mówić bardzo dużo. Jakoś tak, może ja mam taki okres takiej walki, więc wybrałem taki temat związany z walką, ale z walką taką niezwykłą, bo duchową, z walką związana też ze złymi duchami, które ojciec Pio, no, nękały ojca Pio i właściwie od lat dziecięcych. On jako dziecko już miał te wizje tych, czy czuł obecność, widział szatanów, że z tym obecnością złego ducha już jako dziecko on się zmagał. No ale chociażby dowcip świętego ojca Pio tutaj polega na tym, że on te złe duchy nazywał tak. Szkaradne gęby, złoczyńcy, nicpoń, brodacz, czy jakoś bydlak. I na pewno to było dla niego trudne doświadczenie, ale on tą walkę taką duchową przyjmował. I kilka takich świadectw. Jak przyjechał ojciec Pio do Pietrelciny, to te szatany przychodziły niemal codziennie. Maria Pennisi, jedna z mieszkanek Pietrelciny, opowiadała: widzieliśmy, że każdej nocy walczył z szatanem. Niekiedy dobiegający z jego pokoju łomot był tak głośny, że słychać go było na sporą odległość. Ile razy w samym środku nocy jego sąsiedzi wychodzili z domów, przerażeni tym, co dobiegało do ich uszu. Ojciec Pio szczegółowo opisywał owe nocne zajścia w listach do swego kierownika duchownego, ojca Agostino. Demony zrzucały go z łóżka, ciągały za włosy po pokoju, zrywały koszulę i biły po gołym ciele. Bicie miało osłabić wolę i wiarę świętego, a pokusy dopełnić reszty. Diabeł pojawiał się już to jako młoda, tańcząca nago dziewczyna, już to jako jego kierownik duchowy, potrafił przybrać postać prowincjała, papieża Piusa X, anioła stróża, świętego Franciszka, a nawet Najświętszej Maryi Panny. Kiedy ojciec Pio miał wątpliwości, czy gość jest tym, za kogo się poddaje, nakazywał mu powtórzyć słowa: Pan Jezus jest moim Panem. Wówczas demon reiterował, znikał, aby pojawić się innej postaci. Może my nie będziemy aż takiej walki staczać, ale ta rzeczywistość duchowa też jest w nas i też
nieraz z pokusami szatańskimi czy ze złym duchem w różnej formie możemy walczyć. I ojciec Pio daje nam tutaj wskazówki. Ktoś ma natrętne pokusy, natrętne jakieś myśli, one się zdarzają. To wtedy po prostu mówić: Jezu, ufam Tobie, albo jasno wydawać: idź precz szatanie, albo deklarować, chociażby te myśli były takie natrętne, nieraz bluźniercze, które mogą się w nas rodzić, to wtedy jasno deklarować: Jezus jest moim Panem. I te doświadczenia ojca Pio też pokazują, że w naszym doświadczeniu diabeł też może nam to życie w jakiś tam sposób uprzykrzać, mniej lub bardziej, poprzez niepowodzenia, poprzez opinie nieprzychylnych nam ludzi, i nie należy się zrażać tym, tylko mężnie podjąć walkę. Te opowieści o diabłach czy mogą nam się wydawać nieprawdopodobne, może nawet czasami śmieszne, ale tak naprawdę w tych opowieściach jest zawarty pewien ważny przekaz. Klaus Berger w książce Po co jest diabeł? Mówi wprost, że ten, kto się otwiera na Boga, spotyka także diabła. Życie duchowe nie jest oazą spokoju, duchową drzemką, czy też formą relaksu, ale terenem walki, walki na śmierć i życie. Zawierzenie Bogu nie odsuwa zła na bezpieczny dystans. Bywa wręcz odwrotnie. Ludzie, którzy wstępują na ścieżkę wiary, muszą się zmierzyć z diabłem, samym sobą, czy z demonami przeszłości. Czyli jeśli ktoś miałby oczekiwania do życia duchowego, chociażby tego, że się formuje w tej wspólnocie, że wtedy będzie wszystko kolorowo, pięknie, łatwo i przyjemnie, no to niestety się myli. Że czym bliżej chcemy być Pana Boga, tym ta walka przybierze różną formę. Niekoniecznie taką fizyczną z demonem, ale jest na przykład z naszą przeszłością, z naszymi słabościami, z różnymi myślami, z samym sobą. Ta walka może przybrać formę, bo nagle przestanę siebie kochać, bo odkryję jakąś grzeszność w sobie, jakąś zbandę, którą nie akceptuję, i muszę stoczyć walkę sam ze sobą. Ojciec Pio zwierzył się kiedyś, że będąc małym dzieckiem, panicznie bał się ciemności, bo jak tylko jego mama gasiła światło, to nawiedzały go potwory. Kiedyś, kiedy wracał ze szkoły do domu, jakiś mężczyzna ubrany jak ksiądz zagradzał mu drogę i nie chciał przepuścić. Ale wówczas pojawił się bosy chłopiec, uczynił znak krzyża i dziwna postać znikała. Mniej więcej w tym samym czasie Francesco, bo tak miał ojciec Pio przy chrzcie, miał wizję, która wyjaśniła wszystko, co miało go spotkać w przyszłości. Ukazała mu się dostojna postać i rzekła: chodź za mną, bo musisz walczyć jak mężny wojownik. Zaprowadziła go na rozległe pola. Tam po jednej stronie stali ludzie bardzo piękni, ubrani całkowicie na biało, a po drugiej szkaradne potwory w czerni. W pewnym momencie dowódca czarnych zastępów zaczął zbliżać się do niego. Był to ogromny mężczyzna sięgający głową chmur. Jaśniejąca postać zachęciła Francesca do walki z tym potworem, ale chłopiec chciał jej uniknąć. Usłyszał jednak: musisz walczyć, odwagi. Pozostanę blisko ciebie i nie pozwolę, byś został pokonany. Walka toczyła się ze zmiennym szczęściem, ale z pomocą jaśniejącej postaci, która cały czas była u jego boku, odniósł zwycięstwo. Dostojna postać położyła na głowie Francesca koronę, podniosła go i powiedziała: inna, piękniejsza zostanie dla ciebie zachowana, jeśli będziesz walczył z tym bytem w ciemności. Będę blisko ciebie i pomogę ci, aby za każdym razem udało ci się dokonać. I może my nie w takim stopniu będziemy walczyć, ale musimy pamiętać, że jesteśmy powołani do walki, że my będziemy walczyć z namiętnościami, z tym światem, i im więcej łaski Bożej będziemy też otrzymywać, tym pewnie te walki będą takie zacieklejsze, ale musimy pamiętać, że w każdej walce nie jesteśmy sami, są święci, jest Maryja, jest Jezus Chrystus, i to zapewnienia do ojca Pio tutaj w tej wizji: pozostanę blisko ciebie i nie pozwolę, byś został pokonany. Warto sobie przypominać właśnie w chwili pokusy, w chwili jakiegoś takiego zniechęcenia, że Jezus jest z nami. A te słowa też: musisz walczyć, odwagi, i pozostanę blisko ciebie, nie pozwolę, że zostaniesz pokonany. One, myślę, dotyczą się każdego z nas. Jak przeczytamy też pod tym kątem walki Pismo Święte, święty Paweł mówi przecież o walce, że nie opieraliśmy się jeszcze aż do przelewu krwi. To jest konkretna walka.
mówił o tym, że mamy przybrać ten hełm, czy miecz chociażby, mieczem jest Słowo Boże, to mamy być przygotowani do walki. Można też pod kątem walki popatrzeć na te wszystkie historie, chociażby historię Gedeona, historię Dawida z Goliatem. To jest walka, którą my staczamy. My jesteśmy powołani tak naprawdę do walki duchowej i to zapewnienie, że Jezus jest przy nas, że święci nam pomogą, to nie znaczy, że oni za nas będą walczyć, tylko że będą nas wspomagać. My mamy tę walkę podjąć. To jest nasze zadanie. Nie możemy zdezerterować. Diabelskie ataki nasiliły się z chwilą, gdy Francesco zdecydował się wstąpić do zakonu. Mówiono, że taktyka demonów była taka, że skoro nie mogły zniewolić jego duszy, to starały się zniszczyć jego ciało, często powracające zapalenia płuc. Wysoka gorączka, mówi się nawet 45, a nawet niektórzy 52 stopnie, także termometr pękał. Między innymi z powodu słabego zdrowia wysłano go na pewien czas do rodzinnego domu w Pietrelcinie, aby tam wiejski klimat wspomógł osłabiony organizm. Rozłąka z zakonem trwała aż 6 lat. Być może to przypadek, ale w Pietrelcinie, gdzie był odcięty od wsparcia braci, miały miejsce najbardziej spektakularne ataki diabła. I teraz to też pokazuje taką taktykę szatana i diabła. No nie powiem, że każda nasza choroba może być w jakiś sposób spowodowana diabelskim działaniem, ale szatan może chorobę też wykorzystać do tego, żeby nas zniechęcać. Bo jestem chory i wtedy chcę mnie odwieźć od Pana Boga, to ja Panu Bogu nie ufam, bo On mi nie daje zdrowia. Ale to pokazuje też, on największe ataki szatana był wtedy, jak już wstąpił do zakonu, miał słabe zdrowie i go wysłali z powrotem do domu rodzinnego, czyli był bez wspólnoty, był sam. I czyli jak jesteśmy sami, to jesteśmy wtedy narażeni na większe te pokusy szatańskie. Stąd naprawdę wspólnota ma wielką moc, chociażby wspólnota taka modlitewna. Też nawet można popatrzeć, jak jest polowanie jakichś drapieżników na jakieś stado. On nigdy taki drapieżnik nie zaatakuje starego, całego stada, jeszcze te najsilniejsze osobniki, tylko gdzieś będzie tam krążył, a się ktoś, jakieś chore zwierzątko się odłączy od tego stada i wtedy nie będzie starał się tak odciągnąć i wtedy je pożre. Tak? Nawet to święty chyba to Piotr mówi, że lew krąży szukając kogo pożreć. To nie tak, że rzuca się na pierwszą lepszą ofiarę. Krąży, szuka. Diabeł też szuka. A szuka tego, kto jest daleko od wspólnoty. Dlatego też ważne jest, żebyśmy jako tutaj tworzyli prawdziwą wspólnotę. Jak ktoś się czuje, że jest słabszy na przykład, chociażby duchowo, to musi się zastanowić, a jaka jest moja rola, czy przynależność do wspólnoty, przyjaciół, ulubieńca, wspólnoty Kościoła. Czy to nie jest tak, że ja się oddalam i stąd też taka moja słabość. A może odwrotnie, że jeśli czuję, że mam te ataki, pokusy są silniejsze, to jeszcze bardziej się do tej wspólnoty przybliżyć. Ojciec Agostino, spowiednik ojca Pio, pisał w swoim dzienniku: w 1918 roku szatan został definitywnie pokonany. Sługa Boży nie odczuwa więcej nawet najmniejszej pokusy. Teraz złość szatana wyładowuje się w zniszczeniu dzieła, które sługa Boży wykonuje. Bezpośrednie ataki demonów stają się rzadsze. Wzmaga się natomiast zamęt wokół osoby ojca Pio. Pojawiają się opinie podważające świętość zakonnika z Pietrelciny. Niektórzy twierdzą, że ma słabość do płci pięknej. Nawet jego bracia mieli widzieć, jak wpuszczał nocą do klasztoru jakieś kobiety. Podobne oskarżenie pojawiało się także kilkanaście lat później. Nie był już wtedy pierwszej młodości, ledwo chodził. Lekarze dziwili się, że jeszcze żyje, ale to nie przeszkadzało w tym, żeby uznać go za rozpustnika. Inni widzieli w nim oszusta, który kwasem wypala sobie rany, licząc na sławę i rzecz oczywista na pieniądze. Nawet ci, którzy w dobrej wierze starali się bronić zakonnika, przysparzali mu tyle samo problemów, co jego wrogowie. Złość i nienawiść diabła były tym większe, im bardziej oczywiste stawało się, kim dla ludzi był ojciec Pio. Diabłu nie chodziło jedynie o poniżenie świętego, ale o odebranie tego, co dawał innym, o zniszczenie nadziei. I to też jest strategia szatana. Jeśli diabeł nie może nas dotknąć ani fizycznie, ani duchowo, to niejako będzie wpływał na rzeczywistość wokół nas, czyli będzie sprawiał, że my będziemy krytykowani, źle oceniani, że będą mówić fałszywe informacje na nas, jakieś kalumnie, jakieś oszczerstwa. I
Pod tym kątem popatrzmy chociażby, co się dzieje odnośnie osoby świętego Jana Pawła II. Ale też no, znam pewną rodzinę, która w pewnym momencie, to tak można powiedzieć, że duchowo przechodziła taki dobry czas i dla innych mogłaby być jakimś wzorem, jakiejś miłości tego, jak można żyć po chrześcijańsku, nie poddawać się temu światu i została bardzo mocno właśnie wtedy krytykowana, oskarżana, były różnego rodzaju kalumnie rzucane na tę rodzinę. Niestety także ludzi, którzy byli blisko Kościoła i bardzo oni to przeżyli. Czyli szatan jakoś chciał ich ale zniszczyć ich miłość małżeńską i to też powodowało, że oni względem siebie, tak, no, jak była taka powiedzmy sielanka rodzinna, to nagle coś się zaburzyło w ich małżeństwie. Czyli to, co było na zewnątrz, to miało wpłynąć na ich małżeństwo. No, całe szczęście przetrwali to i to ich jeszcze bardziej umocniło. Ale to też jest jakaś taka strategia szatana. Ojciec Pio utrzymywał korespondencję ze swoim kierownikiem duchownym i diabły pilnie śledziły, co też ojciec Pio w nich pisze o nich. I próbowały nakłonić ojca Pio, żeby o nich nie wspominał, a żeby tylko pisał o rzeczach przyjemnych, o przyjemnych wizytach i odwiedzinach Maryi i Jezusa. I to też może być taka perfidna strategia szatana. A po co będziesz mówił o swoich słabościach, o grzechach, tylko mów, że pięknie się modlisz, że tak czytać Pismo Święte codziennie i tak dalej, a nie wspominaj o grzechach. I niestety niektórzy ulegają temu. Bo tylko mówią, no ja jestem doskonałym, wspaniałym katolikiem, chrześcijaninem, ja się modlę, chodzę do kościoła, właściwie nikomu nie robię krzywdy, wszystko jest jak w największym porządku i czyli może Pan Bóg działa w ten sposób, ale to go zamyka na to, żeby zobaczył prawdę o sobie. Zamyka go na to, że nie widzi pokus. Zamyka go na to, że nie widzi jednak tego subtelnego działania szatana. Nie widzi tego, co źle robi. A jak nie widzi, to nie potrafi się z tego poprawić. Więc albo jeszcze jedna myśl z tym związana, że jeśli mamy jakieś różnego rodzaju jakieś pokusy, no to warto je wypowiedzieć nawet konfesjonale, żeby pisać o działaniu szatana w cudzysłowie, czyli mówić o grzechu, po prostu jasno, precyzyjnie w sakramencie pokuty i pojednania. Tak? Co sobie ksiądz o mnie pomyśli? No nic o nie ksiądz nie pomyśli. Nie, jeszcze się ucieszy, że ktoś ma taki wgląd w swoje serce. Czy z kierownikiem duchowym. Po prostu mówić jasno o tym, że no szatan niestety miał dostęp do mojego serca, zgrzeszyłem to bardzo. Nie, tak i tak było. Nie owijać bawełny, nie usprawiedliwiać się. Bo to jest strategia szatana, że my mamy taką tendencję, żeby się wybielać, żeby się usprawiedliwiać. Najcięższą strategią w arsenale szatana była pokusa rozpaczy. Diabeł przestał go nękać, ale był to raczej powód do niepokoju niż radości. Jak pisał wcześniej ojciec Pio, jeśli diabeł czyni zgiełk, to znak, że jest nadal poza nami, a nie w nas. To, co musi nas przerażać, to jego pokój i zgoda z ludzką duszą. Tymczasem nie tylko diabeł przestał się dobijać, zamilkło także niebo. Ojciec Pio zaczął miewać skrupuły i wątpliwości. Biedny ojciec w żadnym czynie nie może mieć nie tylko pewności moralnej, ale nawet racjonalnego przypuszczenia, że działanie to podoba się Bogu, zanotował w swoim dzienniku ojciec Agostino. Ojciec Pio pisał, żyję w wiecznej ciemności. Ciemności są najgęściejsze. Są pewne chwile, kiedy jestem atakowany przez gwałtowne pokusy w wierze. Jestem pewny, że moja wola nie poddała się im, ale moja wyobraźnia ożywia się i ukazuje w tak jasnych kolorach pokusę, która błąka się w umyśle, że ta przedstawia grzech nie tylko jako coś obojętnego, ale nawet zachwycającego. Z tego rodzą się jeszcze te wszystkie myśli zniechęcenia, nieufności, rozpaczy, a nawet, na litość Bożką nie prasz się Ojcze, myśli bluźniercze. Wobec tak wielkiej walki ogarnia mnie paniczny lęk, drżę ciągle, zadaję gwałt samemu sobie i jestem pewny, że tylko dzięki łasce Pana Boga się nie poddam. I ojciec w swoim dzienniku odnotował, to ta próba najprawdopodobniej będzie trwała aż do samej śmierci. W tych trudnych chwilach nie pomagała mu nawet siła wiary, ani nie pomagała mu nawet jego wola przy trwania przy Panu Bogu. On nie pogrążył się w rozpaczy tylko dzięki posłuszeństwu.
posłuszeństwu Kościołowi, posłuszeństwu temu ojcu Augustino. I teraz to też pokazuje, że różnego rodzaju zniechęcenie do modlitwy, zniechęcenie do dalszego rozwoju, to jest też doświadczenie naszej wiary. I musimy szukać chociażby w życiorysach świętych, jak oni sobie z tym radzili. Ojciec Pio radził sobie z tym po prostu przez posłuszeństwo. Jeśli ktoś ma jakąś taką oschłość, to po prostu posłuszeństwo jest czymś, co może pomóc mu przetrwać jakieś trudne chwile. Módlmy się o to, żeby ojciec Pio nas wspomagał także w naszej walce duchowej, abyśmy potrafili rozpoznać ataki szatańskie i żebyśmy w jakiś tam sposób je zwyciężali. Amen. Amen.